Cześć, tu Leszek. Burdel mamy setny, ale wracamy do tematu przekładki Victorinoxa, bo Bundeswehry. Tam chyba kolega chciał usunięcie piły, z tego co pamiętam, tak? Tak, nie ma tu piły. Ja trochę już w tej chwili już kolejnej przeróbce tego scyzoryka, trochę mu porysowałem te linery, także dam mu linera swojego, który jest, sorry, mam tutaj burdel straszny, który jest tutaj, ma lekkie tam ryski, ale to są takie, powiedzmy, tu nic nie jest porysowane, tu jedynie z rozkuwania takie z mojego kowadełka poliamidowego. Dobra, czemu go przerabiam po raz kolejny, bo ja co prawda mam silne ręce i mi się domykał, ale kolega aż takich silnych nie miał i mu się nie domykał scyzoryk w ręce. Na czym polegał problem? Czekajcie, niech no złapie ostrość. Problem polegał na tym, na tej tutaj części. Ona wchodziła tu i się blokowało, ponieważ w tej chwili już tu wyciąłem na kąt prosty, ale blokowało się z tej paki, że to było wyoblenie. O, widzę jeszcze jedną rzecz, którą trzeba zaraz będzie zrobić, ale było w każdym razie takie wyoblenie i ona nie dochodziła do końca, więc pierwsza rzecz, 20 minut. Zaraz tutaj. Nie chcę mi złapać ostrości. O, 20 minut napierdalania i klakiem. I jest to wycięte. Nie chciałem tego robić dremlem, żeby już nie harapnąć ostrza, bo już kolejnych części wymiennych nie mam. A jednak chciałbym, żeby spod mojej ręki wychodziły jakieś sensowne scyzoryki, a nie dziadostwo. Dobra, tu już widzę, że jeszcze trzeba tą sprężynę tutaj trochę podpiłować. Dobra, ale to pewnie zrobimy jakieś próby. Na razie tyle. Dobra, kolejna część. Już się cieszyłem, że te okładki mogłem wymienić na inne z Sentinela bez roboty. I cóż mogę powiedzieć, chuj wielki i cztery bąbelki, albowiem jak widzicie, Sentinel nie ma grzbietowego narzędzia w postaci tam korkociągu czy Philipsa czy chuj wie czego jeszcze. Także kolejne 20 minut dupienia iglakiem w linerach. Praktycznie już tyle wyciąłem. To już sobie mogę ułamać w tej chwili. Jeszcze tylko, o, widzicie, że tutaj mam zaznaczone, gdzie ma być. A to wypiłowanie. Oczywiście na koniec czeka mnie główna przyjemność, czyli polerowanie aluminium. Dobra, to tyle na tej części. Do zobaczenia za chwilę. Dobra, próba generalna tego kurestwa. Bo jeszcze nie. Jeszcze coś jest niedocięte. O, w dupę.
Teraz. Dobra, teraz powinno być ok. Jeszcze tylko szybki power. Papierem numer. Nie wiem jakim, ale numeracja bliska nieskończoności. Bo ledwo co zbiera nawet aluminium. Okej. Dobra, chlebę mały ząb, bo mi się wyślizgnęło parę rzeczy z ręki. Co i dupa zbita. Cóż. Co? To na szkolenie jest. Nie ma. Dobra. Nie wiem, Alina. Dobra, koniec pierdolenia się, bo już mnie pomału trafia. Okej. Tak by to musiało być. Dobra, kolejna część o tym cholerstwie. O jest. Złapała mi ostrość. Pasuje. No teraz mi się przesunęła w rękach okładka, ale pasuje idealnie. Kolejne 40 minut jebania się. Dobra, panie kolego. Zlecający. Otóż scyzoryk działa. Już myślałem, że się zaraz wścieknę, ale nie. Macie założony karkociąg. Pstryka, jak Bozia przekazała. Ten drugi dziad, zapomniałem nazwy, też pstryka, jak Bozia przekazała. Kucie nitów, myślenie takie najgorsze. Linery przesatynowane, bo szkoda mi tak było papier wyrzucać. Ścierny. Chodzi. Blokada. Blokada tutaj. Otwieracza do butelek. Otwieracz do puszek. Kurczę, bo teraz czekaj się jedną ręką. Muszę to wszystko ohędożyć. Otwierać do puszek chodzi, ostrze główne, najważniejsza zabawka, chodzi bez żadnych problemów. I idę, czekajcie, żeby mi się nie rozjechał, bo przez ostatnią chyba godzinę się wkurwiałem z poskładaniem go z powrotem, w sensie po naciąganiu sprężyn, bo w scyzorkach bez blokady można powiedzieć, że jest to względnie proste. W scyzorykach z blokadami jest to utrapienie. Dobra, co odciągamy linera. Składa się ładnie. Stoi. Furczy i w ogóle jest zajebiście. Dobra, co tam dalej? Tutaj
Nie jest to za szczęśliwe. W wszystkich scyzorykach rozwiązanie. Musiałem sobie o nogę pomóc. Czekajcie, cały czas muszę tu dociskać, żeby mi te nity nie wyskoczyły, bo się chyba pochlastam. No, wszystko siedzi ładnie, pięknie. Nie zakuwam go, jeszcze podeślę panu koledze wideo, czy to jest to, czego oczekiwał, bo nie chce mi się już kolejny raz rozkuwać i zakuwać, a poza tym nie mam dodatkowych linerów, jakbym tak przez któryś przejechał jakimś czymś. Dobra. Działa piernik jeden. Bez żadnych problemów wskakuje. Co się dało przepolerować, wszystko było przepolerowane. Między innymi część, która... Czekajcie, nie chwycę fokus. O, tamto dziadostwo w środku. Tam jest wszystko polerem zrobione. Teraz jest chyba trochę usyfione, ale generalnie było to tam dosyć mocno polerowane. Zresztą co widać po moich rękach, że mam całe upierdolone z papieru ściernego, z tego korundu, czy co to tam jest. A, dobra. Kończę na dzisiaj. Wysyłam testowo. Scyzoryk sam się nie otworzy, ale na wszelki wypadek go jeszcze ścisnę lidlowskimi ściskami. O. I zobaczymy, co tam dalej. Czy panu koledze zlecającemu się to podoba? Co tu dziś powstało, czy się też nie podoba? I będziemy musieli dalej rozpierdalać tego noża.
Okej. Kuba generalna. Chodzi oczywiście mocno, ale w Gakach, który był pierwotnym dawcą wszystkich części tutaj, no części po prostu chodzą ciężko, nie? Grzyb mi nie wyszedł tak, jak może bym chciał, ale myślę, że też nie tragicznie. Okej. Tu chyba tylko jeszcze, czekajcie, czy ten aparat łapie jakiś fokus. Nie, ten aparat nie łapie żadnego fokusa. Jeszcze trochę. Zatrę tu te nity na tych tulejach, żeby ładnie w nie wszedł. No, żeby ładnie weszły wkładki. To jeszcze ten nit jest taki. Tutaj trochę właśnie został minimalnie oszkodzony podczas zrobienia grzyba, ale nie jest tragicznie. Żeby nie spowodować jakiegoś ciężkiego działania tutaj otwieracza. Dobra, to teraz na tym aparacie kończymy.